dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, przepraszam za to opóźnienie. Bardzo lubię być w Olsztynie, o mały włos się tutaj nie urodziłem. Musiałem wyjechać wraz z mamą jeszcze w brzuchu u mamy i zapuściłem korzenie gdzieś indziej, w Białymstoku. Jestem tam właśnie mieszkańcem tego regionu, jestem człowiekiem pogranicza i dobrze mi tak. Chciałbym opowiedzieć trochę o tym pograniczu i o wartościach, które tam nas ciągle wzbogacają. Zrezygnowałem z obrazków. Te obrazki będą na koniec. Chciałbym, żeby bardziej wybrzmiały słowa i myśli, które chciałbym Państwu przekazać, refleksje, a później na koniec dopiero pokażę trochę architektury. Dyskretny urok kultur lokalnych o duchu wcielonym architektury miejsca. Co decyduje o tym, że jedne formy architektury pozostają w historii na dłużej, na trwale związane z kulturą, inne natomiast przechodzą tylko przez nią, wyczerpują się i szybko odchodzą w niepamięć. Co czyni, że w jednych rejonach świata głęboko w nią one wrastają, w innych zaś pozostają jedynie znakami historii? Czy jest to sprawą mody, stylu i wyczerpującej się czasami siły odbioru ich wartości estetycznych? Czy chodzi może o spadającą zdolność recepcji wartości i porządku w kategorii wyższej niż estetyczna? Że stoją się może nudne? Na czym polega to nasze długotrwałe przywiązanie do form jednych, a pozostawanie w obojętności w stosunku do innych? Co czyni, że jedne wchodzą do skarbnicy tradycji, inne zaś z niej wypadają. Tradycja i innowacja. O odrębności człowieka w świecie przyrody stanowi głównie pamięć. Jej znaczenie w postępie cywilizacji jest podstawowe. Kultura odwołuje się ciągle do powstałego dawniej rozwijanego świata idei i obrazów. Jest pamięcią o tym świecie, uświadomioną i utrwaloną w postaci różnych utworów sztuk. Z pamięcią związana jest nieodłącznie kategoria tradycji. Kultura związana zawsze z tym, co zostało zapamiętane z przeszłości, tworzy tradycję, zbiór idei, symboli, przekonań, przeżyć i obrazów składający się w każdym przekroju kultury i w każdym słoju historii w czytelny obraz całości. Tradycja z natury swej historyczna, bo powstająca przez gromadzenie w świadomości ludzi diachronicznie dokonywanych osiągnięć, pojmowana jest jednak pozaczasowo. Była zbiorem wartości tej historii. Znaczenie tradycji jest dziś jednak w różnych kulturach zróżnicowane, zależnie od ich stosunku do dwóch koncepcji ostatecznego spełnienia się celów egzystencjalnych człowieka. Pierwsza stanowi założenie, że człowiek osiągnął już swoją doskonałość w przeszłości, a przez ewolucję tylko się od niej oddala. Jego miejscem doskonałym był raj. Powrót do niego można osiągnąć dzięki poszanowaniu tradycji. Tradycja jest tu wykładnią kultury, jej jądrem, a główną jej dziedziną sztuka. Nie bez powodu więc sztukę traktuje się jako wyraz tęsknoty za rajem, nieodpartą chęć powrotu do niego. Drugą z koncepcji sprowadzić można do traktowania stanu pierwotnego człowieka jako stanu upadłego, barbarzyńskiego, stanu, z którego wyprowadzić nas może dopiero postęp cywilizacyjny. To on dzięki naukowym i technicznym innowacjom doprowadzi człowieka do doskonałości. Rządzi tym idea ciągłego postępu, wyprowadzona z potencjalnie nieograniczonych możliwości jego rozumu. U podstaw naszej cywilizacji w Europie leży dziś raczej koncepcja tego drugiego typu. Z niej wyrasta głęboko zakorzenione przekonanie o konieczności ciągłej innowacji, zmienności warunkującej postęp. Tak też i pojmowana jest sama sztuka. W twórczości ceni się głównie to, co nowe, inne niż dotąd, a nieustanna innowacja stała się dziś paradoksalnie tradycją. To szczególnie widoczne dziś rozwarstwienie kultury na kultury archaiczne i nowoczesne, tradycyjne i informatyczne ma swoje bezpośrednie przełożenie na sposób ujmowania sensu człowieka życia we wszechświecie. Idea postępu, odwieczna inicjacja myśli bezpośredniej, podganianej wciąż pytaniem, co dalej, to domena dyscyplin dyskursywnych, empirycznych, naukowych. Idea wiecznego powrotu to zaś domena dziedzin idealistycznych, a szczególnie artystycznych. Pierwsza stanowi monologiczną formę poznania. W niej intelekt rozpatruje przedmiot
i o nim się wypowiada. Druga zaś, wymagając interpretacji, jest formą poznania dialogicznego. Pierwszą można rozpatrywać, może reprezentować kategoria znaku, drugą kategoria symbolu. Wprowadźmy tutaj uściślenia terminologiczne. Znak ogranicza się do wskazania faktu, oddaje rzeczywistość wprost, informuje, poucza. Posiada treść elementarną, wolną od obecności innego niż on sam. Tym charakteryzują się znaki, wzory informatyczne, matematyczne, chemiczne. Między stroną oznaczającą a oznaczaną nie ma żadnej relacji obecności. Symbol wyraża i obecnia wyższą, nieuchwytną rzeczywistość. Symbolon w języku greckim zakładał połączenie dwóch połówek, symbolu i tego, co symbolizowane. Zawiera więc obecność tego, co symbolizuje, wyraża i komunikuje. Angażuje zdolności kontemplacyjne umysłu i wyobraźnię dla odczytania sensu symbolizowanej, choć nieosiągalnej bezpośrednio, lecz w pełni realnej rzeczywistości. Gdy przywołamy istnienie niektórych form architektury, kultur tradycyjnych, niejednokrotnie stwierdzimy ich nieruchomy byt przez setki lat. Wydaje się, że mają one dla nich wartości szczególne, że nie są one tylko formami, lecz wychodzą poza siebie, dotykają jakiejś innej, wyższej rzeczywistości, są symbolami. W sposób szczególny zaznacza się to w architekturze miejsc kultu. Symbol jako homo religiosus z natury swej człowiek jest również homo symbolicus. Nieustannie dąży do przewyższenia siebie, zmierzając ku czemuś od siebie większemu, nieznanemu, nieogarniętemu. Oczekuje zbawienia, zmierza więc do czegoś, co poza życie to wykracza. Życie jest więc z natury swej symboliczne. Mamy wiele dowodów na to, że sposób wyrażania przez symbole jest dla człowieka cechą stałą. Język symboli jest sposobem jedyny, aby mógł on dotrzeć jeszcze za swojego życia do nieuchwytnej w spotkaniu bezpośrednim rzeczywistości. Symbol to kategoria związana z sensem bytu. Istnieje realnie i ma pochodzenie już w samych początkach tego świata. Świat zestrojony został bowiem, by świadczyć o Stwórcy. Nosi sobie na sobie jego pieczęć, na całości, na jego stworzeniach i na szczególnych związkach pomiędzy nimi. Poprzez stworzenie można odkryć Stwórcę. Jak powiedział święty Atanazy, stworzenie, jak słowa księgi układem i harmonią na Pana swego i Twórcę wskazuje i głośno mówi o nim. Święty Jan z Damaszku dodaje, widzimy stworzenie obrazy wskazujące na niejasny sposób przebłyski bóstwa. Jego symboliczna natura ogarnia wszystko, bo na wszystkim odbita została pieczęć Boga, zwłaszcza na człowieku, który, jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa Biblii, został stworzony na jego obraz i podobieństwo. Nie potrzebujemy nawet specjalnie nieistnienia tych symboli w świecie uzasadniać czy bronić. Jak słusznie mówi Mircea Eliade, jedyną ich prawdą jest ich istnienie. Winno wystarczyć nam, że są realne, że istnieją, a podstawą ich istnienia jest to, że stanowią język sztuki i religii, wspólny język sztuki i religii. Dzięki nim mogą się one wypowiedzieć, czynią to w sposób bezpośredni. Wykorzystując materię poprzez drogę pośrednią swojego wyrażania, wychodzą poza siebie i wkraczają w świat w sposób inny, niedostępny, uczestnicząc w świecie niebiańskim, w jego konfiguracji materialnej, jak to powiedział pięknie jeden z mówców, z ojców Kościoła. Miało to dawniej swoje bezpośrednie zastosowanie w sztuce wszystkich kultur. Szczególną wręcz kompensację uzyskało w architekturze domu i świątyni, która jest domem Boga na ziemi. Bliżej nam do świątyń chrześcijańskich, więc zwróćmy uwagę na esencję ich form, które one przenoszą z przeszłości w przyszłość. One konstytuują ich istnienie w historii. One są podstawą ich długotrwałego istnienia i nieprzemijania ich trwania jakby poza czasem. Dom i świątynia. Dom człowieka i dom Boży to symbole, bo tak jak symbol objawiają obecność Boga. Są według świętego Jana Damaszku jedną ogromną ikoną tej obecności. Są modelem kosmosu, maksymalizacją operacji odtwórczych człowieka czynionych na wzór i podobieństwo twórczości Boga.
Świątynia jest domem Bożym, w którym przebywa Bóg. Jest bramą niebios, jest rajem, królestwem Bożym, królestwem Boga na ziemi, niebiańską Jerozolimą. Naos świątyni, czyli Nawa, to przemieniony, uświęcony kosmos, nowa ziemia, ziemia, niebo na ziemi. Góra to widzialne niebo, dół zaś to to, co na ziemi i sam raj. To nowe Jeruzalem i ziemski Kościół jako lud Boży. To Arka Noego, okręt płynący na wschód. Namiot, góra. Sanktuarium to drugie niebo, niebiosa niebios, utracony raj, królestwo Boże. Ściany tego domu to lud Boży, słupy to święci prorocy, apostołowie, męczennicy, asceci, stylici i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można to rozwijać w nieskończoność. Wszystko było więc dawniej w świątyni, ale i również w domu symbolem. I wszystko też w domu człowieka, co udowodnił nam Mircea Eliade, było też symbolem. Ale można by spytać, czy bez tych symboli świątyni i domu już mieć nie możemy. Historia życia człowieka religijnego, jego sztuki dowodzi, że symbol był kategorią niezbędną. Powstawał, rozwijał się, wzbogacał przez cały czas, czasami ubożał i odchodził w niepamięć, żył w utojeniu i później znów powracał. Gdy zmieniał się, kierowały tym powody szczególne. Miał bowiem w końcu osiągnąć to, co symbolizował. Jego znaczenie nie polegało tylko na objawianiu czy zastępowaniu rzeczywistości. Spełniało się, gdy ta rzeczywistość się przemieniała, uświęcała wszystko, co jest w obrębie, co jest w jej obrębie. Słusznie więc mówi Eliade, symbolika jest przedłużeniem hierofanii, przedłużeniem świętości. Dzięki symbolom trwa proces hierofanizacji, czyli uświęcenia. Stąd też wynikała zasadnicza funkcja symbolu. Nie był on ekwiwalentem, zamiennikiem, reprezentantem rzeczywistości. Był jej przedłużonym w czasie działaniem, wciąż odnawianym i uświęcającym. Formy architektury domu i świątyni zawsze były nośnikami określonych treści ideowych, kosmologicznych, teologicznych. Zawsze pozostawały w związku z tą wyższą rzeczywistością. Nie były z przyzwyczajenia. Ich ewolucja w historii nie postępowała w sposób statyczny, jako zwykła obecność. Była dynamiczna, szła po linii ciągłego uzupełnienia ich sensu. Tradycja jest u nas na pograniczu wschodu i zachodu, ziem, z których się wywodzę, pojęciem ważnym, a może i najważniejszym. Przekazywanie jest sednem życia ludzi tutejszych. Jest silnie zakorzeniona w ich świadomości i duchowym doświadczeniu. Jest także zasadniczym kryterium istnienia ich kultury i jej służebności, szczególnie architektury. Powstały tutaj nieco większe domy Boże, świątynie i te mniejsze, domowe świątynie życia rodzinnego jako modele tradycyjnej czasoprzestrzeni świętej realizują zapisany i utrwalony w tradycji kod uobecniania różnych i różnorodnych esencji i porządków. Jako strukturalne kody różnych symboli i archetypów, sens tego kryterium tradycji znamionują. Określają status i funkcję przede wszystkim domu człowieka i świątyni, jako domu jego spotkania z Bogiem. Wyznaczają też warunki spełnienia się tradycji w sztuce budowania przestrzeni życia człowieka. Jaki jest jednak sens i funkcja tradycji, o której tak dużo mówimy? Tradycji w kształtowaniu tej sztuki. Tradycja to dzieło ducha. To bezpośrednie doświadczenie prawdy o Bogu, świecie stworzonym przez Niego i człowieku. Bez względu na religię. To rozróżnienie prawdy od fałszu. Jak mówią dzieje apostolskie w tradycji chrześcijańskiej, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. To poznanie więc prawdy w Duchu Świętym, mówiąc językiem chrześcijan. Nie jest to jednak prawda statyczna, zamknięta i stała, lecz prawda dynamiczna, żywa i otwarta na wciąż nowe hierofanie. Nie zamyka się na działanie tego ducha. Jest w stanie rodzić i kształtować ciągle nowe swoje formy. Wraz ze zmieniającą się świadomością człowieka i postępem cywilizacyjnym powstają bowiem wciąż nowe warunki zmuszające do przemyślenia i pogłębienia niektórych prawd. Natura ludzka nie jest statycznym i autonomicznym jestestwem, jest dynamiczna.
w istnieniu swym określana przez jej dążenie do połączenia z Bogiem, do przebóstwienia, do zbawienia. A ciągłość historycznego życia człowieka religijnego, budowania tradycji polega na nieustannym, konsekwentnym utwierdzaniu wzajemnej relacji człowieka do Boga. Bóg stworzył świat, aby w nim stać się człowiekiem i aby w nim człowiek stał się Bogiem przez łaskę. Tradycja wciąż odnawiana i pogłębiana w jej formie znosi podstawową dychotomię historii. Jej podział na to, co było i to, co ma się wydarzyć. Przeszłość jest w takim samym stopniu częścią przeszłości, w jakim przeszłość partycypuje w przyszłości. Jak mówi Paul Jevdokimow, można przypominać to, co nadchodzi. Tradycja jest uzgodnieniem z przyszłością tego, co w przyszłości się znajduje. Przyszłość i przeszłość nie wykluczają się wzajemnie. Otwarcie się różnych religijnych wspólnot na wszelką różnorodność form budowania ich tradycji otwiera drogę dla wielu, którzy wnoszą i rozwijają w nich swoje własne cechy, pozostawiając przy tym nienaruszoną jego samotożsamość. Niebywała różnorodność przejawiająca się w wielości wszelkich typów i modeli domów i świątyń nie wyklucza wspólnoty ich treści, tego samego odniesienia do tradycji. Jak powiada Ewangelia, znów w języku chrześcijan, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Ale można by spytać, co jest stałe, a co zmienne w tradycji? Czy i w jakiej mierze możliwa jest jej ewolucja, jej rozwój? W czym pozostaje ona zawsze niezmienna i zdeterminowana, zamknięta na nowości, a gdzie jest jej sfera wolności? Kryterium tradycji jest jedynie to, co boskie i niezmienne. Wszystkie religie to mówią. Wszystko inne, co nie jest związane z tym bezpośrednio, a co swoją ważność utraciło w historii, może być unieważnione i odrzucone. Święty Wicenty powiada, ucz tego samego, czego się sam nauczył, głoś w inny sposób, nie głosząc jednak nowości. To daje możliwość nowego, pogłębionego i bardziej adekwatnego w przekazie sformułowania prawd, bez dodawania jednak treści nowych, przestrogi dawane w przepisach, na przykład ikonopiscom, czy pisarzom ikon mówią, ten, kto zacznie malować ikony niezgodnie z tradycją, lecz kierując się własną fantazją, będzie skazany na męki wieczne. Pozostaje więc zawsze w świadomości duchowym doświadczeniu kultur tradycyjnych ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do życia. Nieważne są ujęcia nowe, oryginalne, o ile nie zapewniają one potwierdzenia w tradycji, wskazania na ich religijny, boski rodowód. Postęp sam dla siebie nie ma znaczenia, dopóki nie jest zbliżeniem choć o krok od prawdy. Złotą regułą pozostaje proces powolny, organiczny, kładący nacisk nie na formę, lecz na treść, która winna zachować swoje niezmienne pochodzenie. Należało, jak powiada święty Grzegorz z Nazianzu, należałoby trzykroć słoneczne światło oświeciło drogę stopniowych anagogii. Wszelka przemiana musi być umotywowana, musi dać lepszy wyraz prawdzie. Rozwój tradycji uzyskuje bowiem swój sens wyłącznie w kierunku pogłębienia w poszukiwaniu jej wewnętrznej pełni. Społeczności tradycyjne są więc o wiele bardziej niż inne konserwatywne i introwertyczne. Chociaż mają w sobie zakodowaną wewnętrzną potencję twórczej nowości, to ich zewnętrzna aktywność historyczna jest prawie niedostrzegalna. To zrozumiałe. Ich cechą charakterystyczną, ich istotą jest przede wszystkim duchowość, duchowe życie, duchowe doświadczenie, duchowa droga do świętości, do teozis. Zamknięcie się od wewnątrz i życie w utajeniu, uduchowienie i misteryjność implikowały zawsze zanik aktywności na zewnątrz, niedostateczne otwarcie się na historię i niepoddawanie się ciągłej aktualizacji. Tłumaczy to po części, dlaczego w nich czas jakby stanął w miejscu. Życie ich ukierunkowane jest bowiem silnie na Nowe Jeruzalem, na zbawienie, którego urzeczywistnienie ma się dokonać nie na drodze historycznej ewolucji, lecz przeobrażenia świata w wierności wobec tradycji. Tradycja w tym sensie stanowi więc podstawowy probierz, stanowi kryterium. Wobec niego ludzie tutejsi konfrontują swoje wszystkie działania. Nie wszystko jednak, co jest przeszłością w ich życiu, przez swoje faktyczne zaistnienie w historii można za tradycję uznać. W
przeciwnym wypadku staliby się wyłącznie produktem żywiołu historycznego i przestaliby mieć swój osobowy i wspólnotowy metahistoryczny udział w Bogu i w Jego dziele stworzenia. Cała więc historia, historia życia, jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość podlegają nieustannej ocenie. Powinnością jest poszukiwanie świadectw tradycji w tradycjach wspólnotowych dokonań kultur etnicznych i kultur religijnych. Włączenie się w tradycję to ustanowienie swojego osobowego udziału w zbiorowym doświadczeniu prawd objawionych na gruncie wspólnotowej świadomości i intuicji. Pogranicze. Cała Polska, a szczególnie jej część wschodnia, od zawsze była miejscem spotkania wielu narodów, kultur i religii. Przez wieki spotykały się u nas różne kultury wspólnot narodowych, etnicznych. Po dziś dzień żyją tu Polacy, Rusini, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Żydzi, Niemcy. Żyją społeczności Romów, Łemków, Rusinów, Słowaków, Czechów, Węgrów, Ormian, Greków, Tatarów, Karaimów i wielu innych. Tutaj spotkały się też większe i mniejsze religie świata. Najpierw te wielkie religie chrześcijańskiego wschodu i zachodu, potem nie mniej ważne i od dawna tu obecne judaizm i islam. To tu właśnie, jak chyba nigdzie na taką skalę, znalazły swoje miejsce życia wspólnoty katolików, prawosławnych, ewangelików, baptystów, starokatolików, grekokatolików, świadków Jehowy, staroobrzędowców, Żydów, Karaimów, muzułmanów. Tu postawili oni wspaniałe swoje świątynie i domy, dawne i współczesne. Tu zbudowali swoje kościoły, cerkwie, zbory, molenny, synagogi, meczety, kienesy, sale królestwa, domy modlitwy. Tu stoją ich wspólne pomniki historii i tragedii, ich zbiorowe symbole pamięci. To właśnie tutaj, na ekumenicznych cmentarzach, spoczywają ciała ich przodków, a z pokolenia na pokolenie czczona jest o nich pamięć, wieczna pamięć. Istnienie tego pogranicza narodów i religii, ich spotkanie i dialog to zjawisko niezmiernie interesujące, skłaniające do refleksji, prowokujące do dyskusji, to zjawisko inspirujące, pobudza rozum i wyobraźnię, ewokuje emocje. To też zjawisko groźne, ujawniające czasem dawne, zestarzałe konflikty, ale też zjawisko napawające radością i nadzieją. No bo cóż może być bardziej bolesnego od duchowego poniżenia czy religijnego konfliktu? Co może być bardziej radosnego od prawdziwej, szczerej rozmowy, od wymiany myśli i uczuć, spotkania się wartości duchowych religii w prawdzie i w miłości? Postulatem zasadniczym przekazu każdej sztuki jest walka o autentyzm dzieła, o jego traktowanie adekwatnie do specyficznych warunków jego powstania, bez falsyfikacji. Za autentyzm świętej sztuki, sztuki domu i sztuki domu Bożego, rozumieć można jednak zarówno autentyzm jego substancji materialnych, jego form, funkcji i użytych technologii wznoszenia, jak przede wszystkim autentyzm jego ideowego przesłania, jego oddziaływania jako obiektu kultu w przekazie treści hierofanicznych. Jest to więc zarówno przekaz materialny, fizyczny, jak i duchowy, mistagogiczny, teologiczny, symboliczny, składający się wspólnie na nadrzędną jego wartość określaną mianem sakrum. Jakie jest jednak w tym przypadku kryterium pierwszego rzędu stanowienia autentyzmie tej kategorii architektury? Czy jest to najpierw zgodnie ze statusem tej kategorii, zwłaszcza gdy dochodzi do konfrontacji sprzeczności i potrzeby dokonania wyboru, jego autentyzm wartości kultu, wartości sakralnych, duchowych, ideowych, czy też autentyzm wartości dziedzictwa kulturowo-historycznego, materialnego, fizycznego? Czy zatem potrzeby zachowania wierności historycznych form jako nośników dziedzictwa wartości kultury materialnej i duchowej są ponad potrzebami zachowania jego prawd kultu, wiary, dogmatów, ideowej wspólności teologiczno-estetycznej, które są dla jego sensem istnienia, jego wartością ontologiczną. Trzeba najpierw zauważyć, że w formułowaniu współczesnej na świecie doktryny wartości dziedzictwa kultury w ostatnich dekadach nastąpiły istotne zmiany. Dotychczas za autentyzm tego dziedzictwa rozumiano przede wszystkim autentyzm jego substancji materialnej, formy, uważanej za najważniejszą wartość godną szacunku i ochrony. Dziś uważa się już zgodnie, że ważne są również wartości niematerialne, takie jak metody i technologie użyte do wykonania struktury,
autentyzm jego form, funkcji, miejsc oddziaływania, skojarzeń, a w przypadku architektury przede wszystkim autentyzm jego przesłania ideowego, jego oddziaływania jako obiektu kultu, obiektu duchowego w przekazie treści hierofanicznych. Jest to więc zarówno przekaz materialny, jak i przekaz duchowo-mistagogiczny. Składają się wspólnie na nadrzędną wartość określaną mianem sakrum. Ta ewolucja daje nam uświadomienie, że wartością podstawową sakralną jest właśnie funkcja kultowa. Kult, który ona ustanawia i który jest nośnikiem określonych treści i aspiracji duchowych człowieka. Trzeba tu jednoznacznie stwierdzić. Kult wyprzedza kulturę, która od kultu pochodzi. On jest kryterium pierwszego rzędu dla działań w zakresie ochrony wartości sztuki, w szczególności architektury. Nie zwalnia nas to z wyjątkowej dbałości o jej postać materialną, ale ustanawia wyraźny priorytet w tym względzie. Regionalizm niezastosowany. Najistotniejszą przemianą świadomości człowieka podrasowaną współczesną otwartością na inne kultury jest zanik globalnego spojrzenia na kulturę. Zwrócenie się ku jednostce i wspólnocie, małej wspólnocie lokalnej oraz wyjątkowości miejsca ich życia, jego ducha, ducha tego miejsca. Tutaj, na naszym pograniczu, na Podlasiu, nie da się zaaplikować globalizującego kulturową lokalność pojęcia regionalizmu. To, co od zawsze istniało u nas jako niepisane prawo, jest silnie zakorzeniona w świadomości tutejszych tradycja miejscowa. To silne poczucie miejsca i duchowej kultury różnych wspólnot lokalnych kulturowego pogranicza. Wartością podstawową jest tutaj miejsce narodzin i zakorzenienia życia w przestrzeni kulturowo-przyrodniczej, a przede wszystkim różnorodność i równoważność lokalnych kultur, zesterowana głównie kultem, religijną wiarą, obrzędowością, kulturowym etnosem. Składa się to wspólnie na kultową i kulturową tradycję miejsca. Bo to, z czym mamy do czynienia na naszym pograniczu, które jest zbiorem różnych wartości tutejszych, autochtonicznych wspólnot lokalnych, które można zidentyfikować przez ich etnos, lecz zarazem trudno je rozdzielić od siebie terytorialnie, odseparować i nadać im postać modelowo zunifikowaną. To silne przekonanie, że nie powinno się ich nigdy wartościować pomiędzy sobą i nigdy nie powinno się ich konfrontować. Każda etniczna mniejszość czy większość, a różnie się to rozkładało w historii na naszym pograniczu, ma prawo czuć się u siebie jak w swoim domu. Nie jest to nigdy poczucie tolerancji i łaskawości przyjmowania przez większość pod swój dach jakiejś mniejszości. Bo i samo poczucie swój obcy nie jest u nas silne, a i samo poczucie większości, mniejszości sens już dawno utraciło. Są wsie na Podlasiu, gdzie żyli zawsze ze sobą zgodnie chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie. Są wsie, gdzie żyli prawie w połowie katolicy i prawosławni. Są wsie wyłącznie, gdzie są wspólnoty katolickie, a zaraz obok wyłącznie prawosławne w 100%. Tak jak wsie Trześcianka, Ancuty, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Koźliki, Laszki. Są miasteczka, gdzie zdecydowaną większość, bo ponad 80% przed II wojną światową stanowili Żydzi, jak chociażby Krynki. I wsie, gdzie większość stanowili Tatarzy, jak choćby Kruszyniane. I wszyscy byli tutejsi. Byli też ludzie wspólnot repatriowanych i wspólnot z akcji przesiedleńczych wywiezionych na Sybir i wysiedlonych w ramach akcji Wisła 1947 roku i wywiezionych w ramach bieżeństwa 1915 roku i powracających po paru latach w miejsca nieistniejących już domów, wzniesionych przez ich ojców na swoich autochtonicznych ziemiach. Znosili oni wszyscy wspólnie swoje domy i domy modlitwy zgodnie z własną kulturą, tradycją kultową i kulturową. Żyli razem. Razem tworzyli rodziny, razem budowali domy i domy Boże i razem obchodzili swoje święta. Choć różnili się, to razem też
obchodzili religijne ceremonie sakramentów zaślubin, chrzcin, pogrzebów. Wszyscy postawili tutaj swoje domy. Zgodnie ze swoją tradycją lokalną miejsca, wzbogacono niekiedy o formy, elementy zdobnicze, faktury, detale charakterystyczne dla kultur ich ciągłego lub okresowego życia w miejscu urodzin lub też na wygnaniu. Przywozili też i starali się ekstrapolować wzorce lokalne, które zapoznali gdzie indziej i przyswoili, stanowiąc diasporę w środowiskach odległych od domów. Zawsze jednak to miejsce i jego duch, jego genius loci, decydowało o jego domu, architekturze i jej stosunku do tego, co ją otacza, przede wszystkim o tym, co ją wewnątrz wypełnia. Weźmy na przykład piękny kąt. Święty kąt w domu, inaczej piękny kąt, jest w naszej tutejszej tradycji transpozycją świątyni na świątynię domową. Stawiano go zawsze w części południowo-wschodniej chaty, po przekątnej od pieca lub paleniska. W pamiątce ruskiej kultury piśmienniczej z XVI wieku, tak zwany domostroj, mamy cały zbiór prawideł i rad dotyczących wznoszenia domu, jego sposobu zamieszkiwania i wszystkich sfer obrzędowego życia rodziny. I w niej święty kąt, czyli piękny kąt w języku ukraińskim pokuć, w języku rosyjskim krasny ugoł, ma swoje pochodzenie z języka starosłowiańskiego. Krasny, inaczej piękny. W pięknej chacie, czyli świetlicy. Już kończę. Był kątem świętym, który znajdował się szczególnie czczony przez chrześcijan wschodnich, ale i również zachodnich, domowników. Święte ikony, obrazy, rzeźby z lampadami i ze świecami. Wzdłuż ścian, którego budowały, stały tradycyjne ławy, a pomiędzy nimi stół z chlebem. Było to najważniejsze rytualne miejsce zebrania rodziny. Tam spożywało się posiłki na wzór agape i tam w refektarzu, i tam przyjmowano ich gości. Przepraszam, tutaj przyjmowano poród nowonarodzonego i tutaj rodzina modliła się, żegnała i odprowadzała na wieczny spoczynek swojego zmarłego członka. Dawniej nawet pod nim dokonywano jego pochówku. Warto wspomnieć, że traktowano go jeszcze za czasów przedchrześcijańskich za święty ołtarz domu, przez który następowała bezpośrednia więź ze światem niebiańskim. Pokuć, czyli ten święty kąt, ma w izbie chat na naszych terenach bardzo duże znaczenie. W strukturze domu jest centrum, jest elementem najistotniejszym. Więc nie jest to tylko forma domu, którą może być przeniesiona, ale również jej treść, symboliczna wartość, która określana jest przez strukturę tego domu i przez poszczególne elementy, które zostały w nim stworzone. Wszystko to stanowi potwierdzenie symbolicznego działania człowieka w przestrzeni domostwa, aż do najmniejszych szczegółów i dekoracyjnych detali rzemieślniczych, architektury, snycerki, a nawet wyszywanych na odzieży i różnych makatkach, obrusach i ręczniczkach znaków, działania, które miało symboliczną wartość i głęboki sens. Przepraszam, izba była w oczach społeczności wsi prawdziwym wszechświatem. Niebem, ziemią, światem dolnym, stronami świata, mającymi różną siłę sakralną i symboliczną treść. Wschód był słonecznym wschodem, Edenem, piękną wiosną, popołudniem, życiem ciepłym. Na południu rosło drzewo świata, w pobliżu którego wierzchołków znajdowała się kraina bogów, światła i dobra. Naprzeciw zaś zachód i północ wiązały się ze światem umarłych, śmierci słońca, chłodem, mrokiem, zimą i bóstwami ciemności. Orientowano więc życie człowieka adekwatnie, minimalizując wpływ sił zła i ciemności. Piękny kąt, co pokazują badania etnograficzne, lokowany był w południowej lub w południowo-wschodniej części izby, co prawidłowością pozostało do dziś. To tylko skrawek Biblii, kodeksu budowlanego, dotyczącego domu, który rozpoczynał się zawsze, jak w każdej świątyni, od jego orientacji względem otaczającego domu świata.
U chrześcijan to orientacja względem wschodu słońca. Ale nie tego wschodu geodezyjnego, ziemskiego, lecz wschodu z wysokości, wskazującego na wschód powtórnego przyjścia Chrystusa w Paruzji i na Jerozolimę niebieską. U Żydów to orientacja na święte miasto Jeruzalem, u muzułmanów na Mekkę. Można tę opowieść przedłużać, można ją rozwijać. Sens symboliczny wszystkich sprzętów, elementów, murów, kamieni, które użyte zostały do wznoszenia domu i każdej świątyni, mają swoją określoną treść, mają swoją symbolikę. To ona konstytuuje tę tradycję. Ona buduje jej również przyszłą tradycję, która staje się przedłużeniem. Tutaj mam cały wywód również usankcjonowania prawnego. Nie będę go przywoływał. Mam nadzieję, że przeczytacie Państwo to w publikacji, która się ukaże, która mówi o zmianie podejścia, szczególnie tutaj w zapisach konwencji UNESCO z 2003 i 2005 roku, który zwraca na to uwagę. Mówiąc we wstępie chociażby konwencji, kultura przybiera rozmaite formy w czasie i przestrzeni oraz różnorodność tej kultury przejawia się w niepowtarzalności mnogości tożsamości. Dalej uznaje, że w odniesieniu do dziedzictwa niematerialnego, czyli duchowego, znaczenie tradycyjnej wiedzy, a zwłaszcza znaczenie wiedzy ludów autochtonicznych jako źródła bogactwa niematerialnego i materialnego oraz jej pozytywny wkład w trwały i zrównoważony rozwój, a także konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony i promocji jest bardzo istotna. Wszędzie przejawia się ta sama myśl zachowania różności i różnorodności i przede wszystkim nieporównywalności, niewartościowania kultur, tylko przyjmowania ich z całym bogactwem. Oprócz tego również deklaracje przyjmowane u nas, oczywiście te konwencje zostały przez nas ratyfikowane. Mieliśmy w 2005 roku w Białymstoku Kongres Architektów Polskich, którego część z Państwa na pewno było świadkami. Również i zapis deklaracji tego kongresu mówi wyraźnie, że jakość architektury i środowiska zbudowanego jest determinantą jakości życia społeczeństwa, użytkownika tej przestrzeni. Władze państwa odpowiedzialne są za stworzenie warunków dla rozwoju architektury decydującej dla możliwości poprawy życia mieszkańców polskich miast i wsi. Kongres w zakończeniu Architektów Polskich skierował swoje przesłanie do architektów, apelując o pełne poszanowanie swojej pracy dziedzictwa kulturowego wszelkich społeczności lokalnych naszego kraju oraz podjęcia się obowiązku i ochrony oraz jej rozwoju. Mam nadzieję, że ten planowany konkurs, który Państwo ogłosiliście i ta cała akcja bardzo służebna, chwalebna, przyczyni się do tego, że stanie się wyznaczeniem perspektyw przedłużenia tradycji, ale w szczególności również uhonorowania istniejącej u nas różnorodności. Na koniec chciałbym, ponieważ niedosyt obrazków na pewno został, pokazać tylko jeden z obiektów, który stał się takim jakimś moją osobistą refleksją ujawnienia tych wartości. To jest bardzo mała pustelnia, która powstała w Poletyłach koło Brańska, która jest z jednej strony nośnikiem pewnych treści tradycyjnych, które na tych ziemiach istnieją, a z drugiej strony uhonorowanie również wartości duchowych, sakralnych w sposób bezpośredni, które wynikają z zakorzenienia się tam ludzi duchowo silnie przesyconych wiarą, a więc kapłana i wiernych młodzieży, szczególnie młodych ludzi. Otóż kapłan rzymskokatolicki, ksiądz Robert Grzybowski, warto tu wspomnieć jego nazwisko, chciał spożytkować swoje ziemie, które uzyskał po przodkach na cel służebny, budując tam gospodarstwo, które miało swoją kaplicę oraz miało swoją stodołę, obiekty towarzyszące, które miały służyć z jednej strony pracy na roli, ekologicznej pracy na roli, a z drugiej strony służyć modlitwie.
Prosiłbym o króciutki przegląd slajdów, które pokazują to rozwiązanie, które stało się nośnikiem tej tradycji miejscowej, i materialnej, i niematerialnej. Dwa obiekty, które ze sobą zostały zestawione wokół dziedzińca. Jeden z nich to dom, w którym znajduje się kaplica. Tu widzimy dom. Wnętrze tej kaplicy, w której znajduje się kamienna apsyda z Matką Bożą Orantą oraz stodoła tutaj widoczna, która ma też tradycyjny układ z przejazdem w środku i po bokach z miejscem noclegowym dla młodzieży. Tu widoczny dom, elementy kamienne, które użyte zostały do budowy tego obiektu, wieży kamiennej, która jest wieżą pustelnika, kamienia, który stał się elementem osadzenia w niej krzyża. No tutaj widoczna jest ta wieża, apsyda kamienna, która zamyka tę świątynię wewnętrzną. No i ikonografia, która stała się takim elementem transpozycji różnych wartości, wartości również wschodniego chrześcijaństwa, co przyjęte zostało przez użytkujących tę świątynię, użytkującą społeczność wspólnot jerozolimskich. To są wspólnoty, które miały swój początek w Paryżu, we Francji, znajdują swoją siedzibę, mają swoją siedzibę w Warszawie. Tutaj przyjeżdżają okazjonalnie na modlitwy. No i ażeby zasmakować życia pustelniczego. Obiekty zostały zbudowane wyłącznie z naturalnych materiałów, z drewna, z kamienia, z różnych elementów, które przede wszystkim wokół można było znaleźć i przyjąć jako znaki, czy bardziej symbole Boże, które budują treść tej architektury. Nie będę tego dalej rozwijał. Myślę, że Państwu finał tej opowieści przeczytacie w publikacji. Tutaj jeszcze widać było też i parkan, ogrodzenie, które z lokalnych polan opałowych zostało zbudowane. To taka tradycja, która po 50. latach u nas szczególnie się zakorzeniła w budowach domów, kiedy budowano domy z polan opałowych, wiążąc je gliną i zaprawą wapienną. No, stały się wyjątkowym budulcem i do dziś dnia chociażby przez takie transpozycje jest stosowane. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam za przedłużenie tego wykładu.